Cześć, Probudka z Aurelią, serwetka Wanda. Zapraszam. Mamy 17 okrążeń. Zaczniemy okrążeniem 18. Połączymy się z robótką. Dokładnie tutaj, w tych miejscach, gdzie Wam pokazuję. Na motywie głównym półsłupkiem, a tutaj za te jedno oczko łańcuszka słupkami. Półsłupek, tutaj słupek, słupek. Na motywie głównym półsłupek, pętelka, chwytamy robótkę, połączymy się tutaj od tyłu robótki, przeciągamy, oczko ścisłe, nitkę zaciągam. Zamocowana. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Będziemy pracować, tak jak już Wam pokazywałam, tutaj w tym okrążeniu. Cztery oczka łańcuszka na poprzeczką. Narzut. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka, tutaj, od tyłu robótki. I wykonujemy słupek. Cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę. Narzut. Chwytamy za kolejne oczko łańcuszka tutaj, pomiędzy motywami, od tyłu robótki. I wykonujemy słupek. Cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj mamy motyw główny i chwycimy w tym miejscu, oczywiście od tyłu robótki. I tutaj wykonujemy półsłupek. Powstają poprzeczki. Pracujemy tak całe okrążenie. Cztery oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia, o oczko ścisłe. I było to 18 okrążenie. I tak to wygląda. Mamy 48 poprzeczek. Przechodzimy na pierwsze oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Pamiętamy, wkłuwamy szydełko w oczko łańcuszka, nie chwytamy. Wkłuwamy szydełko w oczko łańcuszka i wykonujemy słupek. Na trzecim oczku łańcuszka trzeci słupek. Na czwartym oczku łańcuszka czwarty słupek. Mamy cztery słupki, motyw główny z tego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka i wykonamy tutaj 4 razy słupek na oczku łańcuszka. Pierwszy. Na drugim oczku łańcuszka słupek drugi. Na trzecim oczku łańcuszka słupek trzeci. Na czwartym oczku łańcuszka słupek czwarty. I dalej. Tym wzorem pracowaliśmy. Dokładnie tutaj. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe.
przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na czwartym. Oczko ścisłe na poprzeczce. I teraz, jeśli zmieniasz kolor oczko łańcuszka, odcinamy. Jeśli pracujesz jednym kolorem, zaczniesz tutaj kolejne okrążenie. Mamy 48 motywów. A pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka. I było to 19 okrążenie. Pętelka na szydełku. Tę nitkę sobie tutaj schowamy. Chwytamy za tę poprzeczkę i wykonujemy oczko ścisłe. Nitkę zaciągam. I tę nitkę również sobie schowam. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki na tej samej poprzeczce. Pierwszy. Drugi. To jest motyw główny z tego okrążenia. A pomiędzy motywami jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka na łuk. I kolejne dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Pracujemy tak całe okrążenie. Jedno oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 48 motywów. A pomiędzy motywami po jednym oczku łańcuszka. Było to 20 okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek. W tym samym miejscu mamy dwa. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne dwa słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. To jest motyw środkowy. Już go znacie. Jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw i tutaj wykonamy drugi motyw środkowy. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne dwa słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Mamy dwa motywy środkowe. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj wykonamy motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny zawsze nad motywem głównym, równiutko. Dwa oczka łańcuszka.
Tutaj wykonamy dwa motywy środkowe. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Pracujemy tak samo okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy o oczko ścisłe. Motyw główny nad motywem głównym, a pomiędzy motywami głównymi dwa motywy środkowe. Było to 21. okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Tutaj motywy środkowe powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek. Mamy dwa. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, jedno oczko łańcuszka, dwa słupki na kolejnym łuku, pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi. Motywy środkowe, takie same jak w poprzednich okrążeniach. Tutaj motyw główny. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek i wykonujemy tutaj dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi. Dwa na jednym. Chwytamy za łuk i tutaj wykonujemy dwa słupki. Pierwszy, drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Dwa słupki na łuku. Pierwszy, drugi. I dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy, drugi, w sumie cztery. To jest motyw główny nad motywem głównym, równiutko. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw. Tutaj mamy motywy środkowe w tym okrążeniu bez zmian. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy o oczko ścisłe. Było to 22. okrążenie. I zobaczcie dokładnie. Tutaj motyw główny. I tutaj równiutko. Motyw główny nad motywem głównym. A pomiędzy dwa motywy środkowe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Motywy środkowe powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. Dwa oczka łańcuszka na łuk.
kolejne dwa słupki na tym samym łuku. Pierwszy, drugi. Jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, dwa słupki, pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki na tym samym łuku. Pierwszy, drugi. Motywy środkowe w tym okrążeniu bez zmian. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek. I tutaj wykonamy słupek. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa na jednym. Dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie 5. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Z tej strony również 5 słupków. Dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Mamy dwa na jednym. Na kolejnym słupku jeden słupek. W sumie 5. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw środkowy i tutaj bez zmian. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to 23 okrążenie. Mamy 16 motywów głównych i 32 motywy środkowe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na łuku. I tutaj będzie zmiana. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. I jeszcze jeden. Trzeci. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Jeśli nie chcesz pikotków, wykonaj tutaj dwa oczka łańcuszka na łuk. Przeciągamy przez dwie nitki. Oczko ścisłe, pikotek gotowy. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw środkowy. Taki sam jak tutaj. Tutaj do tej pory mieliśmy jedno oczko łańcuszka. W tym okrążeniu nie ma tego oczko łańcuszka. Chwytamy za to oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na kolejny motyw. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka, u mnie na pikotek. Przeciągamy przez dwie nitki.
Oczko ścisłe, pikotek gotowy. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Tutaj mieliśmy po dwa oczka łańcuszka. Chwytamy po prostu za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. I tak to wygląda. Przechodzimy na trzeci słupek. I na tym trzecim słupku wykonamy jeden słupek. Na kolejnym słupku jeden słupek. Na następnym słupku dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa na jednym. Chwytamy za łuk i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa na łuku. W sumie 6. Trzy oczka łańcuszka na pikotek albo dwa oczka łańcuszka na łuk. Przeciągamy przez dwie nitki i wykonujemy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Z tej strony również 6 słupków. Dwa słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Dwa na łuku. Dwa słupki na tym pierwszym słupku. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa na jednym. Słupek nad kolejnym słupkiem. I słupek nad następnym słupkiem. W sumie 6 od pikotka. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia pół słupek i dalej. Pracujemy tak całe okrążenie. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia pół słupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitkę chowamy. Było to 24 okrążenie. I tak serwetka się prezentuje. Ale to nie jest koniec. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam, Aurelia.